Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Arłukowicz. Chciałem w tym odcinku poświęcić trochę uwagi rozwinięciom UV i pokazać, w jaki sposób można poprawić rozwinięcie UV, które zostało już zrobione, ale które mogłoby być lepsze. Wczytajmy sobie model ULA, nad którym ostatnio pracowałem. To może być dowolny model, nie konkretnie ten, który tutaj mam, ale jakikolwiek macie i z jakimkolwiek rozwinięciem UV. Wybiorę sobie z niego tą środkową część. Przełączę się do widoku lokalnego, aby widzieć tylko taką część, naciskając klawisz L. Tym razem zaopatrzyłem się już, zauważcie, w pasek pokazujący wyświetlane, znaczy naciskane przyciski. No i teraz przejdźmy może do panelu, w którym mam zdefiniowany ekran do rozwijania siatki. Te panele standardowo są tak ustawione, że macie po jednej stronie edytor UV, po drugiej stronie widok 3D. Jeżeli teraz wejdę do trybu rozwijania siatki, to widzę, znaczy do trybu edycji, to widzę, że jestem już z tą siatką rozwiniętą tutaj. I ona jest rozwinięta w taki sposób, że w zasadzie to mogłaby być rozwinięta lepiej. I tak szczerze mówiąc, jeżeli rozwijacie siatkę i nie ma pod nią żadnej tekstury, to trudno powiedzieć, czy to jest dobre rozwinięcie, czy złe. Trudno powiedzieć, czy proporcje pomiędzy tymi ścianami są właściwe. A więc można dodać jakąś teksturę, aby ocenić, czy ona będzie właściwie leżała na tym fragmencie rozwiniętej geometrii, znaczy na tym fragmencie geometrii po rozwinięciu. Aby to zrobić, mogę wcisnąć w guzik New i ten guzik jest w stanie mi stworzyć nową teksturę, której wielkość zostawię domyślną, nazwy też nie muszę zmieniać, ale to, co wybiorę, to będzie zamiast Blank, będzie UV Grid. Znamy już ten sposób, to jest rozwijanie siatki z generowaną teksturą, dzięki czemu dostaję gotowy obrazek i ten obrazek nakłada mi się na mój obiekt. I teraz, gdybym chciał zobaczyć, jak ta tekstura rozwija się na moim obiekcie, dzięki temu mapowaniu UV, musiałbym włączyć sobie wyświetlanie tej tekstury na obiekcie również w widoku 3D. Do tego celu w Blender Render służy taki guzik jak Texture albo Solid, ewentualnie Material. Ale jeżeli wezmę sobie teraz, wybiorę Solid, tak jak on jest wybrany, to nie widzę tekstury. Tak samo nie widzę tekstury w trybie Texture i nie widzę tekstury w trybie Material. A nawet jeżeli wezmę sobie już w pełni renderowany podgląd, to również nie widzę tekstury. Wyobrażam sobie, że niektórzy z nas mogą się tutaj poczuć lekko zagubieni, ale już pokazuję, jak można zmusić Blendera do pokazania tekstury w tym właśnie miejscu. W Cycles jest przynajmniej w obecnej wersji Blendera tak, że w trybie Solid tej tekstury nie zobaczymy. Natomiast trybowi Solid, znanemu z Blender Render, odpowiada tryb Texture tutaj. Jeżeli wybiorę Texture, to teraz powinna być pokazywana tekstura. Na razie jednak nie mam żadnego materiału na tym obiekcie i dlatego ta tekstura nie jest wyświetlana. Cycles po prostu, lub też Blender, w ogóle nie wie, że taka tekstura jest nałożona na ten konkretny obiekt, na te konkretne ściany. Jedyne to, co mam, to jest po prostu rozwinięcie UV leżące na jakimś obrazku i nie ma tu żadnego związku z tym modelem tak naprawdę. Znaczy tekstura nie istnieje w materiale, bo nie ma jeszcze materiału. Dobra, więc żeby teraz dodać materiał, mogę rozwinąć swój ekran, dodając nowy panel, dzieląc ekran na części i stąd wybiorę sobie guziki o nazwie Properties i teraz kliknę w zakładkę, w której są materiały. Oczywiście nie ma tutaj żadnego materiału na razie, więc dodam nowy, pierwszy, lepszy materiał, bo chcę zobaczyć tylko teksturę i ocenić, czy ona jest dobrze rozwinięta. Ten materiał jest zbudowany w oparciu o nody. I mogę teraz pracować z tymi guziczkami tutaj, korzystając z tych wszystkich elementów, ale mogę również przełączyć się do edytora nodów, co jest moim takim preferowanym rozwiązaniem. Pokażę jednak, jak można skorzystać na początku z tego panelu, aby ten tutorial na początku przynajmniej był prosty. Aby zmienić kolor tego materiału, który tutaj mam, muszę go wybrać z tego panelu. Z tego panelu jednak wybieram tylko zwykły kolor. Natomiast jeżeli chciałem, aby do tego koloru podłączyło się coś jeszcze, klikam w tą kropkę tutaj. Po kliknięciu w taką kropeczkę otwiera się straszliwe menu. I teraz mam tutaj do wyboru różne rzeczy. I to, co muszę wybrać, to jest texture, czyli ta kolumna, która jest druga od lewej. I to, co mnie interesuje w tym przypadku, to jest image texture, czyli ta konkretna pozycja. Jeżeli wybiorę Image Texture, to teraz mogę jako tekstury użyć tego mojego wygenerowanego obrazka, który nazywa się Antitlet tutaj na dole. Aby to zrobić, wystarczy tylko, że zamiast guzika Open wcisnę tę listę, która jest obok niego i mam tutaj listę wszystkich wczytanych do tej pory obrazków, które są obecne w moim Blenderze. I jest mój Antitlet również. Jeżeli go tutaj wybiorę, to w tym momencie
widzę od razu nałożoną teksturę, dlatego że teraz zdefiniowałem materiał dla tego obiektu i ten materiał korzysta z tej tekstury. Teraz istnieje między nimi związek. Co więcej, jeżeli wrócę do trybu Solid, to nadal nie będę widział tego materiału i Cycles nie ma sposobu, żeby to wyświetlić, przynajmniej w tej wersji. Jeżeli wcisnę guzik N i wyświetlę sobie na przykład panel Shading, to tutaj jest stara opcja Textured Solid, ale włączenie tej opcji nie działa. Powoduje to tylko tyle, że znikają kropki mapujące mi ściany i nic więcej się nie dzieje. Mogę jednak włączyć Ambient Occlusion, żeby troszeczkę lepiej wyglądała ta moja cała strukturka. Na przykład ustawię siłę tego Ambient na 1,5 i dzięki temu dostanę takie cieniowanie. Tutaj widzimy, że jest znacznie ciemniej niż tu, chociaż te ściany są do siebie równoległe. Tam po prostu jest symulowany brak światła. Więc ten Textured Solid tak naprawdę nic mi tutaj nie daje, więc mogę ten panel zamknąć i przełączyć się zamiast tego do trybu Texture. I to pokazuje mi elegancko, jak rozkłada się tekstura na moim obiekcie. I można byłoby nabrać wrażenia, że to rozłożenie jest w sam raz, że ono jest spoko, że nadaje się. Natomiast gdybym się tak troszeczkę bardziej chciał przyczepić, to mogę zwrócić uwagę na przykład na to, że nie wszystkie te kafelki powinny być w taki idealnie równy sposób rozłożone. Wiem, że pamiętam, że kiedyś mówiłem w różnych tutorialach, że takie równomierne rozłożenie siatki jest w porządku. I rzeczywiście, to jest prawda. Jednak w tym konkretnym przypadku są miejsca, w których chciałbym, aby siatka lub też tekstura była celowo zdeformowana. I dlatego właśnie ten model wybrałem do tego tutorialu. Przyjrzyjmy się może na razie temu, jak jest rozwinięta ta siatka tutaj i co można byłoby przede wszystkim poprawić. Ta siatka wydaje się ok, więc mogę teraz spróbować zrezygnować z tej siatki i wczytać po prostu jakąś prawdziwą teksturę, na przykład teksturę drewna, którą chciałbym mieć na tym modelu nałożoną. I wtedy dopiero zobaczę, na czym polega problem. Więc jeżeli usunę tą teksturę stąd, to oczywiście rozwinięcia żadnego nie mam. Teraz mogę nacisnąć guzik Open w edytorze UV i wybrać sobie katalog z teksturami i wybrać na przykład jedną z tekstur, na przykład tą drugą. Naciskam Open Image i tekstura została wczytana do edytora UV. I widać, że jest to tekstura, która jest prostokątna. A więc powoduje to przy okazji, przy tym wczytaniu, że cała moja siatka UV, wszystkie te wyspy, zostają również tak rozciągnięte, aby dopasować się do aspektu tej tekstury. Aspekt to jest proporcja między długim bokiem a krótkim. A więc jeżeli to byłaby proporcja 16:9, a nie 1:1, tak jak było z kwadratem przed chwilą, no to to się po prostu musi rozciągnąć. Widzę też, że to moje rozwinięcie pozostawiło duże, puste miejsca w tej teksturze. I gdyby tam na przykład miała być gra, to w tym momencie te wszystkie miejsca byłyby zmarnowane. Zabierałyby miejsce pamięci na przykład. I nie byłyby użyte w żaden sposób. A więc to rozwinięcie można poprawić. Na pewno można byłoby trochę bardziej rozciągnąć te wyspy, aby ono lepiej wykorzystywało powierzchnię tekstury. Ale przyjrzyjmy się jeszcze jednej rzeczy. Jest coś, czego nie widać na tej kratce tutaj. Przy okazji proszę zwrócić uwagę na to, że dodałem sobie nową teksturę tylko do edytora UV. I znowuż nie ma żadnego związku między tą teksturą, która nazywa się Wood 2, a tą Antidlet, którą mam wybraną w materiale. Aby zmienić teksturę, muszę wybrać również tą z Antidlet tutaj w materiale i zamienić ją na Wood 2. Teraz widzę dokładnie swój model. Jeżeli zrobię full screen z okna, to mogę się temu modelowi dokładnie przyjrzeć, nawet w trybie obiektowym. I teraz widzę, jak rozkłada się prawdziwa tekstura na tym obiekcie. I w tym przypadku chciałbym, aby to były deski drewniane, tak jak teraz, takie lekko nadpleśniałe, zbutwiałe i tak dalej. To jest spoko. Ale widzę, że na przykład ta ściana jest ustawiona tak jakby w pionie. Słoje na drewnie układają się w tę stronę. To nie jest coś, co chciałbym widzieć na tej desce. W przypadku szachownicy, którą oglądałem poprzednio, wydawało się, że jest ok, ponieważ szachownica nie ma wyróżnionego kierunku. A tutaj tekstura ma swój wyróżniony kierunek i w tym momencie on nie jest odpowiedni. Usunę może Jiris Pencil, żeby nie było tych buzzgrowów widać. I teraz przyjrzyjmy się innym ściankom. Na przykład tutaj również widzę, że ściana powinna być poziomo, a jest ustawiona mniej więcej pionowo. Tutaj również słoje biegną nie tak, jakbym chciał. Natomiast są także elementy, które wydają się być dobrze. Na przykład ten poprzeczny fragment listwy jest w porządku. Tutaj widzę, że na przykład ten cały obszar ściany skleja się mi idealnie z tą listwą, dzięki czemu wydaje się to jedną częścią i wygląda sztucznie, a więc ten mały fragment powinien być inny. To jest oczywiście szczegół i tak będzie trzeba poprawić. Natomiast chciałbym na początku przekręcić niektóre z tych obszarów po to, żeby one były ustawione zgodnie z kierunkiem biegu deski, z tym długim, powiedzmy sobie, końcem.
a więc trzeba się przełączyć do trybu edycji. Włączę sobie zaznaczanie ścian i zaznaczę przede wszystkim te ściany, które powinny być moim zdaniem ustawione wzdłuż. I zrobię to tylko dla tych dużych ścian. Zignoruję na razie ścianki, które są małe. A więc ta ściana na pewno musi być przekręcona. Tekstura musi układać się wzdłuż. Tutaj także. Ta wydaje mi się, że jest w porządku. Popatrzmy jeszcze w środku. W środku oczywiście ta, to jest ewidentne, że jest w pionie. Ta również. Tutaj jest w porządku. I tutaj jest także potrzeba przekręcenia tej ściany. Myślę, że te elementy na pewno powinny być przekręcone. Tutaj wydaje mi się, że jest ok z tą listwą. A więc mam tutaj całkiem sporo ścian, które zostały ustawione w zasadzie w błędny sposób. Dodatkowo, jeżeli się przyjrzę krawędziom tych ścian, tym bocznym krawędziom desek, to one również są przekręcone prostopadle. Powinny być wzdłuż, a są w poprzek. Nikt w ten sposób nie kroi desek, ponieważ wystarczy raz w nie kopnąć i od razu się wszystko złamie. No więc to trzeba poprawić. Jeżeli teraz wrócę za pomocą Shift Spacja do normalnego widoku, to widzę, że krawędzie i ściany, które zaznaczyłem, to jest tylko część pewnych ścian, które tutaj mam. A więc teraz na full screenie mogę zająć się ustawieniem tych ścian w taki sposób, aby było wszystko w porządku. Z tym, że za chwilę zaznaczę wszystkie ściany, tak jak na przykład teraz, i już nie będę wiedział, które to są które. W związku z tym cofnę to zaznaczanie i te ściany, które są tutaj, przypnę za pomocą pinezki. Jest to klawisz P. Dzięki temu wszystkie te ściany otrzymają takie czerwone wierzchołki w narożnikach i będę łatwo mógł powiedzieć, która to była. I teraz, jeżeli zaznaczę wszystkie ściany, które tutaj są, przez klawisz A, to mogę pracować na całym rozwinięciu UV, a wiem jednocześnie, które ściany były te moje specjalne, które powinienem przekręcić. Dodatkowo pracuję teraz na rozwinięciu, które ma pod sobą teksturę, a więc należałoby zrobić coś, aby było lepiej widać te moje krawędzie. W związku z tym mogę wcisnąć klawisz N i wybrać sobie inną reprezentację tych moich wysp, tych rozwinięć. Jest tutaj takie coś jak UVs w panelu Display i mogę zmienić sposób ich wyświetlania, na przykład na prawie niewidoczne, one są teraz linią przerywaną, cieniusieńką rysowane, albo na czarne, jeżeli miałbym białą teksturę, to dobrze byłoby widać, albo na białe, wtedy widać je lepiej w ciemnych miejscach, ale nadal wszystko to nie pomaga w zwiększeniu widoczności. W związku z tym zostawię tak jak było, czyli outline, ale włączę sobie wyświetlanie rozciągnięcia tych ścian. Jeżeli je rozciągnę, to one zmienią kolor. Teraz, po tym rozwinięciu, które tutaj miałem, żadna z nich nie jest rozciągnięta, a więc mogę przypuszczać, że ich proporcje są względem siebie prawidłowe. Jeżeli zacznę je teraz skalować, to powinienem dostać zmianę ich koloru. Tutaj to nie następuje z jakiegoś powodu, więc wcisnę Escape. Wydaje mi się, że to jest kolejny błąd w Blenderze odkryty przypadkiem, ale nie. Zobaczcie, że mam teraz zaznaczane rozciąganie, ale kątów, więc gdybym skręcił jakoś, na bok przechylił te elementy, one by się wtedy zaznaczały kolorami. Jeżeli wezmę sobie Area, czyli powierzchnia, teraz dopiero rozciąganie powinno zmieniać ich kolor. No ale jak na złość nie chcę tego robić, więc na razie pomińmy ten temat. Powiedziałem o tym przy okazji tylko, w dodatku okazało się, że nie działa, więc smutne. Niemniej jednak teraz widzę dokładnie, gdzie są poszczególne elementy moich ścian, jak wygląda całe moje rozwinięcie. I wiem, że te, które są tutaj zaznaczone na czerwono z narożnikami, to są te, które powinienem przekręcić, a więc należy je najpierw zaznaczyć. Teraz wszystko mam zaznaczone. Mogę wcisnąć klawisz A, aby odznaczyć i wszystko jest odznaczone. Widać to tak sobie, więc może weźmy sobie tutaj black na przykład. Jak zaznaczę całość, to teraz widać, że jest zaznaczone. No, w zasadzie słabo to widać. Weźmy sobie może smooth, trochę może będzie lepiej, może white. Nie widać tutaj większej różnicy, więc zostanę przy outline. I teraz tak, jeżeli mam odznaczone wszystko i nacisnę klawisz L, trzymając mysz nad jedną z takich wysp, na przykład nad tą, to ona się zaznaczy. A więc trzymając rękę nad dwoma klawiszami, L oraz G, mogę szybko zaznaczać poszczególne elementy i je przesuwać jednocześnie. Czyli naciskam L, później G i mogę ten element sobie gdzieś postawić, na przykład tutaj z boku. No, tak samo mogę zrobić z tym elementem, również wciskając klawisz Shift L z następnym, i tak w ten sposób mogę zaznaczyć na przykład wszystkie elementy, które chciałem obrócić, a później klawisz R je obrócę. I to, co się teraz dzieje, to jest taka dosyć nowa funkcja w Blenderze, której wcześniej nie było, która pozwala mi obracać elementy względem ich własnych środków. To jest inaczej operacja według pivot pointa lub też według centrum transformacji. Możemy zmieniać to za pomocą takiego samego menu,
pivot, jak w widoku 3D. I domyślne ustawienie to jest median point. Median point oznacza, że dla zaznaczonych elementów obrót będzie następował według ich wspólnego środka geometrycznego, a więc na przykład w ten sposób. Mogę wcisnąć klawisz Ctrl, aby podczas tego obrotu zaktywować skokowy ruch, skokowy obrót. I teraz jak jest na przykład minus 90 stopni, to mam obrócone. Wciskam G, odsunę je trochę na bok. I teraz można byłoby je poustawiać, tak żeby były odpowiednio wpasowane w cały ten obszar. Więc spróbujmy to zrobić. Na początku, jak już mam te elementy, zaznaczę jeszcze ten. On również powinien być obrócony, a więc przekręcę go w ten sposób. Jeszcze raz Ctrl, później OK, stoi R z kontrolem obrót i jest. I teraz rękę układam na klawiszach L i G, aby łatwo było mi wcisnąć te dwa klawisze dość szybko. I mogę teraz poprzenosić te elementy we właściwe miejsce. Na przykład chciałem, żeby stały tutaj. Mogę również przenieść tutaj ten większy element, żeby sprawdzić, czy się zmieści. Okazało się, że się mieści elegancko, a to pozwala mi zaoszczędzić miejsce. Ten element wchodzi tutaj. Jestem ciekaw, co by było, gdybym go obrócił, a więc ustawię go najpierw lewym klikiem, później klawisz R i oczywiście z kontrolem obracam go. I widzę, że on wchodzi tutaj doskonale. Ale problem jest taki, że ten element miał być obrócony, a więc on ma leżeć. W związku z tym mógłbym ewentualnie próbować obrócić tą, powiedzmy sobie, strefę, która go otacza, a więc na przykład to. To spowoduje, że pewne ściany będą w poprzek, ale dzięki temu będę mógł ustawić sobie troszeczkę lepiej te elementy w środku, a więc postawmy go na razie gdzieś tutaj. Odsunę też te elementy, które mi na razie przeszkadzają, później się nimi będzie można zająć. Dzięki temu, że trzymam rękę na klawiszu L oraz G, jestem bardzo szybko w stanie nacisnąć odpowiednie klawisze i dzięki temu mogę przysposobić swoje rozwinięcie do tego, żeby stało na przykład w takim miejscu. Przypuszczam, że ta połówka to jest ścianka boczna i ta ścianka boczna jest tutaj trochę zbyt mała, ale zostawię to na razie w ten sposób, nie modyfikując jej. Ścianka boczna powinna być tej samej szerokości, co na przykład zewnętrzna albo wewnętrzna krótsza krawędź. Niech to na razie tak zostanie. Nie jest to aż tak pilne, żeby teraz pilnować takich rzeczy. Tak samo mogę wcisnąć klawisz R na elemencie, który zaznaczę tu, w tym miejscu i obrócę go również w pionie, tak aby sobie stał w ten sposób i postawię obok tego elementu, który jest tu. W ten sposób, tworząc takie ładne ustawienie elementów, przygotowuję moje rozwinięcie UV do tego, żeby zajmowało maksymalnie mało miejsca. W takim sensie, żeby się mieściło jak najgęściej na tej teksturze, żeby nie tracić pustych przestrzeni, pustych niewykorzystanych przez wyspy, które na nich leżą. Tutaj włożę te elementy, ten obawiam się, że tu nie wejdzie niestety, więc postawię go w tym miejscu, ten oczywiście trzeba będzie odsunąć. I teraz mam jeszcze tutaj kawałek, zobaczymy, czy się zmieści. Ten się akurat zmieści bardzo dobrze i następny również się zmieści. Więc szczęśliwie udało mi się upchać w pustych miejscach 5 nowych kawałków, dzięki czemu mam tutaj gęstsze opakowanie, dzięki czemu całe to rozwinięcie może trochę lepiej pasować. Możemy teraz skupić się na ułożeniu pozostałych elementów w sposób maksymalnie ciasny i zauważyliście pewnie już, że układam te elementy wszystkie wokół jednego z narożników. To będzie za chwilkę dosyć istotne. Ten element przesunę także w to miejsce, bezpiecznie można go tu ułożyć. I teraz zobaczę, jak ten element, ta listwa krótka, wygląda po przekręceniu, bo na pewno powinna być przekręcona, dlatego żeby mieć słoje drewna wzdłuż tej dłuższej ścianki. Przesunę ją teraz i spróbuję wetknąć tutaj. Okazuje się, że ona tutaj doskonale pasuje, więc zrobię to samo z następną, a więc L, teraz R. Można sobie nieźle wyćwiczyć palce, podobnie do pianisty na przykład, pracując z Blenderem w takich sytuacjach. Tutaj też L, R, obracam z kontrolem spokojnie, patrząc przez 90 stopni, G. I tutaj też się zmieści ten pasek doskonale. W związku z tym zobaczcie, że upchałem całkiem sporo geometrii do środka. Mogę jeszcze sprawdzić, czy ten pasek będzie pasował. Jeżeli go przekręcę w poziomie i spróbuję wetknąć tutaj, okazuje się, że pasuje, także super. Teraz te dwa będzie można delikatnie przesunąć. Odrobinę może w tą stronę. Jedyne, czego pilnuję tutaj, to to, aby te elementy na siebie nie nachodziły. One muszą być osobno. Mogą leżeć dość blisko siebie. Tu jest co najmniej kilka pikseli między nimi, ale nie mogą na siebie nachodzić. Ponieważ jeżeli będę później chciał pomalować tą teksturę, korzystając z tego rozwinięcia, to oczywiście takie nachodzące na siebie elementy spowodują błędy i będzie mi bardzo ciężko zrobić to pomalowanie w sposób prawidłowy.
Teraz weźmy sobie ten element, on jest dłuższy chyba. Nie jest taki sam jak tamten, także też się tu ładnie zmieści. Dobra, i teraz wszystko jest ustawione. Teraz mogę zająć się tymi elementami, które są tu po lewej stronie. Je też trzeba gdzieś upchnąć. Więc na razie odsunę tego cienkiego chudzielca i weźmiemy sobie ten element. I być może jeszcze wcisnęlibyśmy ten. Obawiam się, że on tutaj nie będzie chciał wejść, niestety, ale możemy spróbować ustawić go obok, po prostu. I zobaczymy, co będzie. Ponieważ teraz pojawiła nam się tutaj taka dosyć spora przestrzeń, to możemy te elementy przenieść również w to miejsce, układając je w miarę ciasno, dbając o to, żeby na siebie nie nachodziły. Jest to dosyć powolny, żmudny proces. Jeżeli tych elementów jest dużo, to może być bardzo nudna robota. Ale jest to też ekscytujące, przecież pracujemy z grafiką. No i teraz tak. Korzystając z tego pivot tutaj, możemy wybrać sobie z menu teraz polecenie 2D kursor i następnie zaznaczę wszystkie elementy przez podwójny klawisz A. I teraz, jeżeli będę skalował przy tym pivot wybranym, to skalowanie będzie się odbywało względem położenia kursora 2D, który jest w lewym dolnym rogu. Jeżeli kliknę w prawy dolny róg myszą, mniej więcej tak, niezbyt jakoś ostro się starając, to teraz mogę ustawić przede wszystkim położenie tego kursora na idealne. Jeżeli ktoś chciałby być purystą, mogę dać Y na przykład 0, jeżeli chcę i tak dalej. Tak samo 6000, ponieważ to jest rozdzielczość pozioma tekstury, to jest idealnie w narożniku teraz. Ale najważniejsze jest to, że mogę teraz wcisnąć klawisz S, trzymając mysz gdzieś w środku i rozciągnąć troszeczkę te elementy tak, aby mieściły się na większej powierzchni tekstury niż zajmowały do tej pory. Tak to można zrobić. No i widzę tutaj, że nadal wykorzystanie powierzchni tej tekstury niestety nie jest najlepsze. Mogę też sprawdzić, naciskając klawisz L nad jednym z takich elementów i przenosząc go w to miejsce, czy on by się zmieścił na przykład tutaj. I widzę, żeby się zmieścił. Zobaczcie, że trochę zostaje wolnego miejsca z lewej strony, które też być może mógłbym wykorzystać. A więc jeżeli wezmę teraz kolejny element, na przykład ten, i go przesunę w to miejsce, a później górne elementy przesunę w miejsce, gdzie leżały te, które teraz przesunąłem, czyli na przykład ten obniżę trochę i dam nad nim ten kolejny, to w tym momencie przygotuję znowuż trochę miejsca, które będzie dość blisko odsunięte od krawędzi i będę mógł kolejny raz przeskalować całą moją grupę tych wysp. A więc naciskam jeszcze raz klawisz S i jeszcze bardziej rozciągam, ponieważ teraz miałem trochę lepsze ustawienie, trochę bardziej pasowały do siebie te elementy. Jeżeli będę bardzo się starał, to mogę nawet te elementy spróbować ułożyć gęściej, co pozwoli mi jeszcze lepiej je przesunąć. Naciskam L, żeby zaznaczyć, później G, żeby przesunąć, teraz X, żeby przesunąć tylko w osi i jeszcze dodatkowo Shift podczas przesuwania, aby przesuwać bardzo powoli, aby zobaczyć na powiększeniu dokładnie, jak daleko jestem od krawędzi. Do krawędzi mogę dojechać. Ta krawędź nie jest szkodliwa tutaj, więc naciskam G, X. I teraz przesuwam się tak, żeby zostawić jeden albo dwa piksele od brzegu. Tak samo mogę zrobić w pionie, czyli GY przesunę się tutaj. I to już jest takie maksymalne zbliżenie, którego nie chciałbym przekraczać. Te elementy, które są w środku, mogę zostawić. Mogę też zaznaczyć kolejny element tej ramki, przesunąć ją za pomocą GX trochę bliżej. Tak, żeby to się wszystko ładnie mieściło i żeby była niewielka odległość pomiędzy tymi elementami. Ponieważ to są elementy, które są bardzo często prostopadłe względem siebie, nie ma tu żadnych ukośnych ścian, tam na przykład tutaj jest błąd, to można te elementy układać bardzo blisko siebie bez obawy, że będą na siebie nachodziły na przykład niektóre piksele, albo będą na siebie nawzajem wpływać. Weźmy teraz GY, przesunę go troszkę niżej, tak jak ten leży, prawie na tej samej wysokości. Zobaczcie, tutaj dopiero widać pojedyncze piksele, więc mam całkiem sporo pikseli od krawędzi. Jest to dosyć duża tekstura, więc tu nie muszę się przejmować. A więc GY jeszcze trochę niżej. Ok. Tak to wygląda. Więc mam już maksymalnie spakowane te dwie części i teraz te dwie mogę znowuż przysunąć troszeczkę za pomocą G do poprzednio już ustawionych, robiąc między nimi bardzo niewielki odstęp. Dzięki temu wykorzystuję maksymalnie powierzchnię tekstury, a w mapowaniu UV w zasadzie o to chodzi. Mogę to zrobić także tutaj. Zobaczmy teraz po odsunięciu. O, tu mi się zaczęły nakładać. Trzeba pilnować tych miejsc, więc odsunę je teraz z powrotem.
Dokładnie tak. Gdyby mi zależało na tym miejscu, które powstało tutaj, w tym wolnym obszarze tekstury, mógłbym na przykład kombinować i przesunąć ten obiekt na zakładkę, na przykład zostawiając tutaj jakieś minimalne przerwy. Czasami tak się robi, ale w tym przypadku nie muszę tak gęsto opakowywać tekstury, ponieważ i tak nie mam tutaj co wsadzić, a miejsc wolnych i tak mi zostało sporo. Więc ten element może sobie spokojnie leżeć tutaj. No i dzięki takiemu poprawionemu upakowaniu mogę jeszcze trochę rozciągnąć te obiekty, po to, żeby były jak najgęstsze w sensie ilości zawartych w nich pikseli. No i to jest w zasadzie wszystko, co tu można zrobić. Jakkolwiek bym te obiekty rozkładał, to przypuszczam, że już nie wcisnę tych dużych dwóch obok siebie. Możemy zawsze sprawdzić, jeżeli wezmę sobie klawisz G. O, udało się jednak je wcisnąć, a więc weźmy je, ustawmy tutaj. Więc teraz można byłoby zrobić to w ten sposób, że popatrzcie, można jeszcze trochę zdobyć miejsca. Na początku te elementy stąd odsunę. I teraz trzeba pomyśleć, jakby to można było ułożyć, tak żeby się to maksymalnie ładnie spakowało. Weźmy może ten element z tym wystającym cypkiem. Przesuńmy na razie na bok, a ten przesunę maksymalnie do krawędzi, gdzieś tutaj. Maksymalnie do krawędzi w sensie takim, żeby ten malutki wystający element nie wystawał mocniej poza brzeg, a żeby nawet na środku tam był parę pikseli, o gdzieś tyle, myślę, że będzie ok. I teraz ten drugi element możemy spasować z tym pierwszym, wykorzystując tą zakładkę tutaj, co daje mi jeszcze kilka pikseli na ewentualne rozciąganie wszystkich tych elementów. Nie mogę już za bardzo pojechać z tym do przodu, ponieważ tu mi się zaczyna kończyć miejsce. W związku z tym teraz można byłoby kombinować i jeszcze zrobić coś innego. Na przykład wezmę ten element, postawię go tu, co dalej pozwoli mi go jeszcze trochę rozciągnąć. A ten, który tutaj wystawał, mogę przenieść i umieścić go na przykład w tym miejscu, bo dlaczego nie? I to powoduje, że on również będzie dobrze wyglądał. Wtedy mogę nawet zrobić tak, że, przepraszam, nacisnąłem klawisz H, więc on zniknął, został ukryty. Alt H pokazuje go ponownie. Jeżeli wezmę klawisz G i przesunę go wyżej, używając tutaj tej zakładki, to będę miał te obiekty na tyle blisko, że już chyba gęściej nie da ich się ułożyć, ale dodatkowo mogę wziąć teraz ten, który jest tutaj i przesunąć go wykorzystując tą małą zakładkę właśnie. Co daje mi jeszcze dodatkowych kilka pikseli na rozciągnięcie całości, a więc naciskam S i względem kursora rozciągam tak, żeby wykorzystać jak największą przestrzeń. I teraz mogę mieć problem, ponieważ pozostały mi te elementy, które są poza rozwinięciem, które trzeba wsadzić w obszar tego rozwinięcia. Może się okazać, że one się nie zmieszczą, a więc cały proces będzie trzeba powtórzyć i jakoś inaczej to wszystko tutaj rozlokować. Niemniej jednak spróbujmy. Na przykład te dwa elementy, które są tutaj, spróbuję włożyć w to miejsce. Oczywiście one się tutaj nie mieszczą, ale mogę teraz podnieść troszeczkę te dwa do góry za pomocą G oraz Y i dociągnąć je do samej krawędzi, robiąc miejsce na dole. Tak samo ten element, który jest tutaj, trzeba nacisnąć L, gdy mysz znajduje się nad nim. Czasami to nie załapie się od razu, jakiś inny się może zaznaczyć, gdy są gęste. No i teraz naciskam G oraz Y, aby przesunąć go delikatnie w dół, tak żeby się mieścił. I tak samo z Shiftem zaznaczam drugi, odsuwam je teraz lekko w X-ie, tak żeby znaleźć tutaj dla nich odpowiednie miejsce. I widać, że są pomiędzy nimi odstępy, a więc wszystko jest elegancko ustawione. Teraz trzeba znaleźć miejsce na te długasy, które są tutaj. I są to dosyć wąskie elementy. Te elementy są na tyle wąskie, że można byłoby zaryzykować pewne minimalne dystorsje na teksturze. I możemy teraz zrobić taki myk, że zaznaczę na przykład tę ściankę, minimalnie ją zaznaczę, znaczy zaznaczyć ją, zaznaczam normalnie, chciałem ją minimalnie przeskalować. I teraz wyłączę może skalowanie według kursora, zamienię to na median point i teraz nacisnę S, a później Y i delikatnie przeskaluję ją w osi Y. Teraz G, Y, aby przesunąć ją trochę do góry. I w ten sposób mogę zrobić również z tą drugą ścianką, która jest tutaj, a więc S, Y i delikatnie ją skaluję do środka. Jeszcze raz S, Y, tak żeby była tylko trochę zmniejszona, ale to delikatne pomniejszenie, które skutkuje tym, że ten kolor niebieski robi się troszeczkę jaśniejszy, sygnalizując, że już jest zmienione lekko powierzchnia, już jest lekko przegięte, nie będzie jeszcze aż tak bardzo widoczne na teksturze, a dodatkowo zdobędę tutaj wąski pasek miejsca. Teraz wezmę sobie ten długi element, postawię go tutaj i mogę tu wcisnąć jeszcze jeden. Myślę, że ten tutaj spokojnie wejdzie, na luzie wchodzi.
Oczywiście trzeba teraz zadbać o to, żeby były odpowiednie odstępy między tymi elementami. Mogę te elementy również delikatnie przeskalować w osi Y, minimalnie. Dosłownie tylko ciutka, jak to się mówi. GY przesunę go teraz trochę bliżej. I tak samo ten. Zaznaczam go przez L, S, Y. Delikatnie go ściskam, widząc po kolorze, jak silna jest ta moja zmiana. Minimalnie, co pozwoli mi go tutaj wsadzić, a będzie to może ze 2 piksele węższe, więc nie zrobi dużej różnicy na renderze. Dosuwam starannie do boków, żeby już być takim zupełnym, pedantycznym purystą. Więc weźmy sobie teraz GX. O, dobra, te dwa są w miarę ok. Być może można je rozłożyć nawet trochę lepiej, odsuwając go tego górnego od góry, a więc GY. Ustawię go w ten sposób i tego również troszeczkę niżej dam. GY, o, w ten sposób. Także te dwa się zmieściły, ale mam jeden problem. Nie zmieścił mi się ten gościu tutaj. No i teraz co? Trzeba kombinować. A więc jeżeli nie mam miejsca, żeby go gdzieś wcisnąć, to znak, że moje rozwinięcie tej struktury jest za duże. I trzeba byłoby znaleźć to miejsce jednak. Więc może się nie będę tak bardzo przejmował. I na początku spróbuję zrobić to tak, żeby wziąć sobie, zaznaczyć ten element i po prostu przekręcę go zwyczajnie w pionie. Powiedzmy sobie, że mogę przeżyć, gdy jeden z tych elementów będzie źle odwzorowany na teksturze i postawię go tutaj. Tutaj akurat idealnie będzie pasował. I to będzie moje rozwinięcie, które będzie lepsze od tego, które było poprzednio, a jednocześnie mój obiekt tutaj będzie mapował się z teksturami tak, że one leżą po prostu w poprzek. Mogę teraz włożyć tutaj dowolną inną teksturę deski, która będzie miała widoczne słoje, i ta deska będzie wtedy po prostu odpowiednio leżała na tym obiekcie. Ale to nie jest koniec jeszcze. Następna rzecz, którą należałoby poprawić w takim rozwinięciu, to jest na przykład skupienie się na tych elementach, które są tutaj, na tych małych ściankach, które powinny być z innym rysunkiem słojów drewna. Nie powinny być kontynuacją tej deski, tylko czymś innym. Więc tym będzie się trzeba za chwilę zająć, ale zanim to zrobimy, mogę wcisnąć Alt-P w rozwinięciu UV, aby usunąć już te moje przypięcia. Muszę tylko uważać, żeby nie wcisnąć klawisza E, ponieważ natychmiast się wszystko rozwrapuje tutaj inaczej. Proszę zobaczyć, wciskam E. No i co? No, szczęśliwie nic się nie stało, chociaż spodziewałem się, że się wszystko tutaj inaczej rozwinie. Czasami to tak działa właśnie. Akurat miałem chyba szczęście albo coś jeszcze innego jest wyłączone. To jest nowy Blender, więc kto wie. Nawiasem mówiąc, ta wersja Blendera to jest wersja 2.77, czyli ta deweloperska. Ona ma jeszcze stary numer wersji tutaj podane, a to jest dzisiejszy albo wczorajszy build. Widać, że to jest 5 lutego. To jest dokładnie wczorajszy. 23.07 został zbudowany, więc zawiera wszystkie nowości i feature'y, które tylko tutaj mogły być. Te zmiany rzeczywiście są dość spore. W stosunku do wersji 2.76, troszeczkę starszej. Dobra, teraz wracając do tematu. Zaznaczę te wszystkie małe ścianki, które są tutaj w narożnikach, po to, aby rozwinąć ich siatkę w inny sposób. Oczywiście one powinny być tutaj takim rysunkiem przekrojonego drewna, ale wystarczy mi, że będę miał po prostu inne po to, żeby troszeczkę zróżnicować te narożniki i stworzyć przynajmniej wrażenie, że to jest bardziej realistyczne rozwinięcie. Tak można to rozwinięcie UV poprawić, przynajmniej w tym prostym modelu. Wezmę sobie tutaj również rozwinięcie w ten sposób. OK, i został mi jeszcze ten narożnik, a więc kolejny raz. Pozaznaczam te małe ścianki. Za chwilkę w rozwinięciu UV będą one zaznaczone, bo tylko takie będą widoczne. Cała reszta odeznaczonych ścian w widoku 3D będzie niewidoczna w rozwinięciu UV. No i teraz wciskam od razu Shift F10, albo może raczej Shift F5, żeby pozostać w tym widoku. Shift spacja i wrócę do mojego widoku. I to są moje małe ścianki, które wcześniej miałem przyłączone do reszty geometrii. Dzięki temu rozwinięciu, które wcześniej było tam w miarę stabilnie zrobione. No więc teraz mogę zrobić coś takiego. Naciskam klawisz E i od razu widać, że one się wszystkie rozsunęły. Przed chwilą to nie nastąpiło, ale teraz się udało. I teraz widać, że one są czerwone, to znaczy, że są za mocno rozskalowane. Zdecydowanie. Czyli zawierają zbyt wiele pikseli, a więc będą miały za wysoką rozdzielczość. I to zobaczyć możemy, jeżeli przybliżymy się tutaj. Widzimy, że wszystkie elementy ściany dookoła są takie rozmyte dosyć. Natomiast mam dobrą rozdzielczość tekstury w tych małych ściankach, co jest oczywiście całkiem sztuczne i nie wygląda zbyt dobrze. Mogę odznaczyć, żeby zobaczyć, jaka jest różnica. Mogę wrzucić tryb obiektowy nawet. I widać, że już jest jakaś zmiana, ale nie o taką zmianę mi chodzi. A więc wrócę do trybu edycji. Tutaj będzie trzeba cofnąć, aby pojawiło się z powrotem to zaznaczenie.
I teraz to, co potrzebuje zrobić, to jest przede wszystkim przeskalować je do takiej wielkości, którą miały, a więc muszą być po prostu mniejsze. Mogę je skalować do takiego momentu, aż się zrobią po prostu niebieskie. Te niebieskie mają podobną skalę, co całe rozwinięcie tekstury dookoła. I teraz, jeżeli je przestawię w inne miejsce, to one będą miały inny rysunek. To, co jeszcze mogę osiągnąć, aby uzyskać efekt takiej rozciętej deski, to to, że mogę je przeskalować, ale w osi X na przykład. Co powoduje, że na rysunku, tak jak teraz widzimy, one zaczynają się rozciągać, te piksele. O tutaj widzimy, jakie jest rozciągnięcie teraz. I to tworzy mi takie wrażenie słojów drewna ustawionych poprzecznie. Jest to oczywiście fake, jestem tego świadomy. I to rozciągnięcie nie powinno być aż tak ewidentne, ale możemy zaryzykować i ustawić kilka takich małych elementów w ten sposób właśnie, żeby je było tutaj jakoś sensownie widać. I teraz, aby ustawić je odpowiednio na całym rozwinięciu, tak żeby nie pokrywały się z innymi ścianami, tylko żeby były w innym miejscu zupełnie, na początku je zdejmuję z tej siatki, z obszaru mojej tekstury i teraz zaznaczam wszystkie ściany. I teraz zdjąłem je dlatego, żeby je łatwo można było teraz tutaj zaznaczyć za pomocą Box Select. Gdyby leżały w tym miejscu, to już musiałbym uważać, żeby nie przesunąć innej ściany. I ponieważ mam trochę wolnego miejsca w moim rozwinięciu, to wykorzystam je na te właśnie drobne ścianki. Mogę nawet trochę bardziej jeszcze rozciągnąć, żeby zająć trochę więcej miejsca. To, żeby miały odrobinę większą precyzję tutaj, myślę, że nie będzie mocno szkodzić. Możemy to zostawić na takim poziomie, żeby było trochę więcej, ale nie aż tak mocno. I teraz w trybie obiektowym patrzymy, jak to wygląda. I widać, że no, jest tam już coś fajnie zrobione. Tutaj jest jeszcze jeden problem. Mamy połączony element tych dwóch ścianek. Będzie trzeba jedną z nich przesunąć w inne miejsce rozwinięcia. Za chwilkę to zrobimy. Tutaj patrzę, jak się sklejają ze sobą. Tutaj nie są sklejone, chociaż są bardzo podobne. To jest w porządku. Tak może zostać. Mam także tutaj z drugiej strony wrażenie, że tutaj się w jakiś dziwny sposób łączą ze sobą. Nie widać tu granicy, widzicie? Jest ewentualnie bardzo subtelna, albo te elementy są blisko siebie. Będzie trzeba je rozciągnąć, gdzieś indziej ustawić. I tutaj jest w miarę dobrze, chociaż też z jakiegoś powodu widzę, że łączą się te kawałki tutaj. No dobra, niech sobie tak będzie. Teraz zaznaczam wszystkie elementy. Można teraz w trybie zaznaczenia ścian kliknąć ten element. Po prostu go gdzieś indziej przesunąć. Przesunę go może na sam brzeg tutaj. Po prostu po to, aby on się różnił. Tak samo zrobię też z tym elementem. Dla pewności po prostu. Tak samo zrobię też tutaj. Tutaj któryś z nich był sklejony, więc odsuńmy go gdzieś tu na sam brzeg. I jeszcze jest tutaj ewidentnie ten sam fragment, więc przesuńmy go gdzieś niżej. Teraz jak zaznaczę wszystkie ściany w widoku 3D, to widzę, jak ustawiły się te moje małe fragmenty tutaj. Jeden z nich widzę, że się nakłada, więc naciskam klawisz L, a później G, żeby go przesunąć jeszcze gdzieś w inne miejsce. Mogę dać to tutaj na przykład. Więc zasadniczo teraz te elementy są porozciągane. Widzę tutaj, że jeszcze jeden się jakoś dziwnie nakłada. Weźmy, odsuńmy je od siebie. Na przykład w ten sposób. To zawsze spowoduje troszeczkę lepsze rozwinięcie. No i te elementy już są całkiem w porządku tutaj ustawione. To jest OK. Mogę także zrobić z nimi jeszcze inną rzecz. To znaczy, jeżeli chciałbym pracować z takimi elementami, które są osobne względem całej reszty siatki, to są moje ściany osobne, to mogę zrobić tak, że zaznaczę sobie w widoku edytora UV ten przycisk ze strzałką, wcisnę go. To jest tak zwana synchronizacja zaznaczeń. I teraz, jeżeli będę miał zaznaczone coś w widoku 2D, w edytorze UV, to będę miał zaznaczone to również w widoku 3D. Mogę teraz zrobić tak, że zaznaczę tylko te ścianki, które są tutaj małe i wyłączę ten klawisz, który synchronizuje moje zaznaczenia. Dzięki czemu cała reszta nie została zaznaczona w obiekcie 3D i dzięki temu tutaj również nie są one zaznaczone. I teraz mogę wrócić do tego motywu, który już pokazywałem z klawiszem Ctrl-P. To jest troszeczkę inny sposób rozstawienia tych ścian. A więc naciskam Ctrl-P. One się tutaj ustawiają jakoś według własnego algorytmu i załóżmy, że to jest w miarę OK. Ale teraz, jak wcisnąłem Ctrl-P, to jest to ostatnio wykonana operacja, która określa, zdaje się, coś z wyspami. Zaraz zobaczymy. Pack Islands, to jest dokładnie ta operacja, którą tutaj wykonałem. Więc możemy po tym wcisnąć klawisz T w widoku 3D, tam gdzie mam swój model i wtedy tam, gdzie jest ostatnia operacja, która może być zwinięta, więc musimy taki plusik tu rozciągnąć, żeby wyciągnąć z dołu ten podpanel. W tym panelu będzie operacja
Pack Islands możliwa do edycji, czyli będę mógł tutaj przesunąć margines pakowania tych elementów i w efekcie odsunąć je od siebie. A więc mogę zwiększyć między nimi względne odstępy. I teraz dopiero jak je przeskaluję, tak żeby były niezbyt duże i ustawię w tym miejscu, to mam je wszystkie od razu osobno. I nie ma żadnego problemu z tym, że na przykład są na siebie nachodzące. Czyli teraz zaznaczę albo odznaczę całość, to widać, że tutaj w zasadzie nie ma już problemu, jest wszystko ładne. Widać też, że niektóre słoje ustawiają się w pionie, niektóre w poziomie. No i to już jest problem wynikający stąd, że niektóre z tych klocków są po prostu poprzekręcane. A więc żeby było wszystko do końca dobrze, mógłbym za pomocą Ctrl-P naciskać kilka razy, aby one ustawiały się odpowiednio, ale mogę też te klocki odpowiednio samemu przekręcić. Przynajmniej te, które powinny być przekręcone. Widać też, jak wygląda ich proporcja w stosunku do reszty, a więc mogę je przez S, X przeskalować, a później S, Y troszeczkę zmniejszyć, tak żeby pasowały skalą do całej reszty klocków. I tak mogą zostać. Myślę, że jak tak sobie będą leżały, to nikomu nie zawadzi. Może nawet trochę mniejsze mogłyby być. Dobra. I to jest rozwinięcie, które mógłbym teraz już zaakceptować, zwłaszcza gdyby mi przyniósł je jakiś student, pokiwałbym głową, powiedziałbym, że no, w sumie dobrze, dobrze, bardzo dobrze, trzy, siadaj. To oczywiście żart. Ale gdybym miał takie rozwinięcie, to już można byłoby z nim pracować. Myślę, że ono może tak zostać. A więc to jest sposób na poprawienie rozwinięcia UV, które na początku wydawało się w miarę prawidłowe, które miało minimalne deformacje między ścianami. Sprawdzaliśmy to na przykładzie siatki. Ale teraz, kiedy dodałem teksturę, która ma pewien kierunek w sobie ukryty, czyli na przykład drewno, słoje, materiał czasami może coś takiego mieć, czasami jakieś zacieki mają swój własny kierunek, to w tym momencie takie rozwinięcie UV należy poprawić. To właśnie był tutorial, który miał Wam pokazać, jak to można zrobić. Mam nadzieję, że sprzedałem kilka skrótów klawiaturowych w ten sposób i kilka metod pracy, więc teraz na samym końcu mogę nacisnąć klawisz N, wyłączyć już to zaznaczanie rozciągnięcia powierzchni i w ten sposób mam tutaj powrót do standardowego wyglądu rozwinięcia UV. To jest wszystko w tym tutku. Dziękuję za Waszą uwagę. Do zobaczenia i udanych rozwinięć UV.